Hello, hello. Dzisiaj jest środa, 6 grudnia, czyli Mikołaj. I jeszcze wczoraj Wam mówiłam, że jestem dorosła i nie obchodzę Mikołaja. I słuchajcie, jaką dostałam wiadomość od mojej mamy rano. Kochany Mikołaj Cię szukał i zostawił Ci prezent w pomarańczowej walizce, tej dużej, w tym drugim dnie. Musisz poszukać. Chciał dać pod poduszkę, ale logistycznie ciężko. Oby się przydał, daj znać. Kocham mocno. No i ogólnie mega spieszyłam się teraz na balet, bo miałam dzisiaj na 10:30, więc wiecie, wybiegłam z tego domu, ale jak tylko przyjdziemy, przeszukamy walizkę. Nie wiem, jak to się wydarzyło, nie wiem, przez kogo moja mama to przekazała i kto to tam schował. Ale prezent jest, także zobaczymy razem. Także widzicie, mimo tego, że jestem dorosłą, mam 25 lat, moja mama zawsze zostawia mi jakiś prezent i zawsze gdzieś go chowa, a przez to, że wiecie, ja nie sprawdzam każdej szafki w mieszkaniu, każdego miejsca. Czasami mija miesiąc, moja mama do mnie pisze i tak naprawdę okazuje się, że na przykład, że ten prezent przez miesiąc był gdzieś u mnie w domu, także jestem mega ciekawa. A co do baletu, dzisiaj, tak jak mówiłam, miałam kolejne zajęcia. W tym tygodniu byłam dwa razy, ale ostatnio znowu zaniedbałam pilates i jakoś nie miałam czasu się umówić, byłam chora, potem jak wyzdrowiałam, to znowu nie miałam kiedy. Stwierdziłam dzisiaj, że muszę kupić karnet i poumawiać się na pilates. Dzisiaj jedziemy na rzęsy w końcu, bo tu już nic się nie uchowało. Jutro mam brwi umówione. W piątek, tak jak mówiłam, wyjeżdżam. Dzisiaj jeszcze musimy ogarnąć rzeczy takie biurowe, muszę powysyłać dokumenty księgowej i muszę wybrać zdjęcia z wczorajszej sesji i wysłać je do akceptu. Jedziemy szybko do domu, jemy śniadanie, bo fun fact kolejny, ja nigdy nie jem przed treningiem, nigdy. Czy to jest trening siłowy, pilates czy balet, jakby jeśli ja mam zajęcia na jakąś 10, 9, 11, ja nie zjem przed, nie potrafię ćwiczyć, trenować w momencie, jak mam pełny brzuch. Słuchajcie, odkopałam pomarańczową walizkę, odnalazłam drugie dno. Nawet nie wiedziałam, że w ogóle jest tutaj ten zamek. I jest prezent. Zabrałam was tutaj do lepszego światła. Zobaczcie, co to jest. Zobaczcie, króliczek. Blair My Bunny. Mega milutkie. Taki słodki prezent. Tu montuję story, tu zrzucam zdjęcia. No, zobaczcie, tak to wygląda. To jest ta wczorajsza sesja. Wybierzemy po jakieś 2-3 najlepsze zdjęcia z tych dwóch looków. Jest 13. Na 14:30 mamy rzęsy, więc mam tak z godzinkę, bo jeszcze zanim tam to jadę. Szybki update, jesteśmy znowu w samochodzie. Jedziemy na rzęsy. Mam 10 minut, a pokazuje mi nawigacja. O wiele więcej niż 10 minut. A ogólnie są jeszcze mega duże korki teraz. Jest 14:20. To jest taka godzina, w której już zaczynają się powoli korki w Warszawie. Salon, gdzie jadę na rzęsy, jest na Wilanowie. Bez korków jadę i tak z 20 minut. W korkach to już tym bardziej 30-40. Więc to jest ten jeden raz w miesiącu, jeden raz na półtora miesiąca, kiedy się poświęcam i jadę w te tereny, bo powiem wam, że w ogóle nie bywam na południu Warszawy. Mokotów, Wilanów, jakby... Nie jestem w ogóle team Śródmieście, centrum, Powiśle i tak dalej. Nie bywam za bardzo, za często na dole, na południu, te dzielnice. Nie chciałabym też tam mieszkać, w sensie... Ja kocham właśnie te tereny, które wam zresztą zawsze tutaj we vlogach pokazuję. Słuchajcie, to jest ten jeden, jedyny raz, kiedy naprawdę nie musiałam szukać miejsca, tylko od razu zaparkowałam, więc chociaż tyle, że chociaż się lekko spóźniłam, to przynajmniej już nie straciłam czasu na szukanie miejsca. Biegnę, lecę i widzimy się po rzęsach. Zobaczcie, jakie tutaj ozdoby na Wilanowie. Tutaj zawsze jest przepięknie wszystko, ozdobione świątecznie. A powiem wam, że nigdy tu nie byłam, a to jest cała taka instalacja ze światełek. I nigdy tu nie dotarłam. Może w tym roku podjadę i mi się uda, ale no ogólnie prezentuje się to ślicznie. To akurat można pozazdrościć takich atrakcji. Jesteśmy już w domu, po rzęsach. Pokażę wam, jakie mamy. Robię sobie zawsze takie z wyciągniętym kącikiem i są to rzęsy brązowe. Ale jutro jak będę opalona, to efekt będzie lepszy. Woda. Jeszcze taka lodowata. Bo jest strasznie zimno na dworze. Wracając z rzęs, zadzwoniłam do mojej siostry, bo chciałam się jej coś zapytać. I przy okazji dowiedziałam się, jakim cudem ten prezent znalazł się w mojej walizce. Ja zapomniałam, że ja byłam z tą walizką w Katowicach ostatnio. Jak byłam na urodzinach mojego dziadka, to przyjechałam z tą walizką, więc to nie jest tak, że moja mama przekazała ten prezent przez kogoś, tylko sytuacja się rozwiązała. Moja mama zapakowała mi ten prezent do walizki w momencie, jak ja byłam dwa tygodnie temu w Katowicach. Wiecie, ja rozpakowałam walizkę, odłożyłam ją tam w garderobie
No ale on był jakby w tym drugim dnie. To jest taki kiedy, że mieszkam sama, a okazało się, że prezent na mnie czekał. Może nie pod poduszką, ale ukryty w walizce. A kto tu się tak rozłożył pięknie? W swoim ulubionym miejscu, czyli pod zasłoną. Bubuś! No przysłodka jesteś. Przesłodka, naprawdę. A ja dzisiaj na obiad mam grecką musakę. Powiem wam, że nie wiem, czy kiedykolwiek jadłam musakę. Lubię greckie jedzonko, także mam nadzieję, że będzie mi smakować. Moi drodzy, jestem mega ciekawa dzisiejszego kalendarza od mojej siostry. Ona już wysłała mi swój fragment, także tutaj możecie zobaczyć, co dla niej przygotowałam. Witajcie, kochani. Mamy dzisiaj 6 grudnia, czyli Mikołaj, trzeci prezent z kalendarza od Angeliki, więc jestem bardzo ciekawa, co dla mnie przygotowała z tej okazji. Ale najpierw oczywiście przeczytamy sobie z naszej kartki Easter Egg na dziś. Green was the color of the grass where I used... Okej, więc to jest zapisanka, to jest The Invisible String od Taylor Swift. Green was the color of the grass where I used to read at Centennial Park. Czyli podejrzewam, że będzie to coś zielonego. Ale nie mam pomysłu totalnie co, po prostu otwórzmy. Jak coś, to siedzę w czapce, bo wróciłam z zakupów i nie podoba mi się moja fryzura dzisiaj. O Boże! Ale super! Ale super! Jest matcha. Matcha kiso. Z Hapatomame, czyli takiej kawiarni japońskiej, która jest w Warszawie. I byłyśmy tam kiedyś z Angeliką. Super! Mogę mi się podać ten prezent. Wspominałam kiedyś Angelice, że nie mam maczy i że chciałabym jakąś fajną, ale że akurat właśnie z tej kawiarni, mega, mega mi się to podoba. I zobaczmy teraz, co ona przygotowała dla mnie. Powiem wam szczerze, że nie mam pojęcia, co to jest. Okej. Książka. A oto bler. Okej, to jest książka. Co ta Martyna wymyśliła? Lato złamanych zasad. Bestseller New York Timesa, inspirowany piosenkami Taylor Swift. Nie wierzę. Nie wierzę. Oh my god. Oh my god. Nie wierzę, nie wiedziałam nawet, że jest taka książka. Posłuchaj playlisty do książki i sprawdź, które piosenki Taylor Swift zainspirowały autorkę tej powieści. Dajcie znać, czy ktoś z was to czytał. Ale to jest hit. Będę czytać, jestem mega ciekawa, dawno nie przeczytałam żadnej książki. Mega, mega Martyna to wymyśliłaś, serio. Teraz się zorientowałam, że nie pokazałam wam wczorajszej herbaty, więc wczoraj mieliśmy herbata czarna, wiśniowa z kardamonem, czyli taka zimowo-jesienna. A dzisiaj mamy herbatę czarną cytrynową. W ogóle z tego co pamiętam, to zawsze za dzieciaka Mikołaja i na Wigilię w kalendarzu adwentowym była jakaś większa rzecz. Patrząc po wielkości tego okienka, miejmy nadzieję, że tak będzie tym razem. I bardzo chciałabym, żeby to była Kinder niespodzianka. Czy się... Udało się! Pamiętam w ogóle, że kiedyś miałam taki kalendarz adwentowy, który był tylko z niespodzianek. Codziennie, każdy dzień był taki mega, mega duży. I codziennie było jajko. No, to były piękne czasy. Nawet nie wiem, czy jeszcze takie robią, ale to było super wtedy. Dobra, i mamy tutaj szósteczkę z herbat. Pierwszy raz nie jest to taka zwykła herbata. Mamy, zobaczcie tutaj, mieszanka przypraw, owoców i hibiskusa. Powiem wam, że pachnie to przepięknie. Idealne, żeby sobie włożyć do którejś z herbatek. Taki zimowy vibe dzięki temu będzie. W ogóle myślałam, że będą do tej samej herbaty, także powiem wam, że jestem mega pozytywnie zaskoczona i uważam, że to jest super pomysł, więc na pewno to wykorzystamy do którejś herbaty. Za wam tego widoku, ale Blair przed chwilą zsikała się na środku kuchni. A czemu nie? Taką niespodziankę dzisiaj mam od Blair na Mikołaja. Miała fazę, że bardzo często sikała mi na łóżko, tutaj na kanapę. Na szczęście się tego oduczyła i teraz wybrała sobie nowe miejsce. I za każdym razem sika tutaj w rogu. Jak to do mnie tu przyszedł, moja kochana. I patrz, mam dla ciebie prezent za to, że przyszłaś. O, i to jest właśnie to. Zamiast zjeść sobie z mamą, zabrała i poszła. Gdzie?
tam do swojego ulubionego miejsca. Słuchajcie, nie wiem, czy kiedyś pokazywałam wam moją łazienkę, ale na co dzień ogólnie jestem team prysznic i kąpiel biorę tylko raz w tygodniu, zawsze przed fake bake'iem, jak zmywam wszystkie resztki z siebie. Dzisiaj w ogóle wykorzystamy sobie jakąś kulę do kąpieli, którą mam, ona jest jeszcze taka jesienna, bo to jest w kształcie dyni, o zapachu dynia i wanilia. Także dzisiaj sobie ją wykorzystamy. Także będziemy zmywać teraz resztki fake bake'a, więc zaraz zobaczycie mnie w moim naturalnym wydaniu, jak jestem cała blada. Ze względu na to, że dzisiaj mamy Mikołajki, stwierdziłam, że też będę miała dla was jakiś prezent. Postanowiłam, że dam wam maskarę taką z Maka, która jest, jak widzicie, wodoodporna. Jest też pomadka z Bourjois, taka czerwona. Tutaj jest szminka z Armaniego, więc tutaj macie taką bardziej płynną, a tutaj taka normalna szminka. I jedna osoba z was wygra taki zestaw, wystarczy, że po prostu zostawicie komentarz tutaj pod tym filmikiem. Jakikolwiek komentarz chcecie, możecie napisać, dlaczego lubicie moje vlogmasy, możecie napisać cokolwiek tylko chcecie, od kiedy mnie oglądacie, dowolność. Ale ważne jest, żebyście podali mi swojego Instagrama pod koniec waszego komentarza, żebym mogła po prostu się z wami skontaktować, jeśli wy wygracie. Także życzę wam powodzenia i jak spodoba wam się ten pomysł, to w sumie możemy robić takie rozdania częściej tutaj właśnie we vlogmasach. Znowu tutaj w już standardowym miejscu do kończenia vlogów i teraz możecie zobaczyć, jaki jest mój kolor bez fake bake'a. Więc jestem praktycznie w kolorze tej piżamy. Ja się czuję jak zupełnie inny człowiek, jak jestem nieopalona. Ja opalona być muszę. Także zrobiłam taki peeling i tak zawsze właśnie robię dzień przed. Zmywam te resztki, które mi zostały. Nasmaruję się teraz balsamem, bo w dniu zabiegu już balsamu używać nie można. A ja z tego miejsca się z wami żegnam. Dziękuję wam za kolejny dzień vlogmasów. Naprawdę mega fajnie mi się te vlogmasy w tym roku nagrywa i chciałabym bardzo docenić wszystkie wasze komentarze. Naprawdę wam się może wydawać, że ja tego nie czytam, ale uwierzcie mi, ja kocham czytać wasze komentarze, cokolwiek piszecie, kocham czytać wasze komentarze. Jeśli dotrwaliście do końca, napiszcie cokolwiek, będzie mi bardzo, bardzo miło. Buziaczki, pa pa!